Jestem za to zaproszenie w ramach tego spotkania z Biblią. Dziś chciałbym to rozważanie Słowa Bożego dopełnić obrazem. Zatytułowałem troszkę prowokacyjnie to dzisiejsze spotkanie. Dlaczego czcimy obrazy, skoro Biblia tego zabrania? Gdybyśmy się spytali o dekalog, no to każdy z nas, jak nam się przynajmniej wydaje, zna go na pamięć z katechezy. Pierwsze, nie będzie śmiał Bogu w cudzych przede mną. I zaraz chciałoby się powiedzieć drugie, ale jeżeli zobaczymy w Biblii w wersji oryginalnej 10 Bożych przykazań, w 20 rozdziale Księgi Wyjścia, powtórzone są w Księdze Powtórzonego Prawa, to się okaże, że my w naszej katechezie wycięliśmy z tego pierwszego, czyli najważniejszego Bożego przykazania, bardzo długie zdanie i bardzo ważne. Brzmi ono, zaraz, kto nie będzie prowokował cudzych przede mną, nie będziesz czynił żadnego obrazu. Tego, co na ziemi, tego, co w powietrzu i tego, co pod ziemią. I nie będziesz oddawał im pokłonu. I nie będziesz go czcił, bo ja, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosny. I potem następuje drugie przykazanie, nie będziesz prowokował cudzych przede mną. W Kościele gdzieś od czasu świętego Augustyna ten dekalog został skrócony. Oczywiście nie w Piśmie Świętym, ale w nauczaniu. I my, katolicy, nie jesteśmy dzisiaj prawie wcale świadomi tego pierwszego przykazania w całej jego długości. No, stąd może się pojawić pytanie, jakie nam często zadają się bracia protestanci. Dlaczego, jakim prawem wyrzuciliście z pierwszego przykazania to istotne zdanie? My nie czcimy wizerunków. Wejdźmy do kościołów, zwłaszcza kanielskich, nie zobaczymy tam żadnego wizerunku. Żydzi zresztą w Starym Testamencie też bardzo surowo przestrzegali tego przykazania. Jeśli weszlibyśmy do synagogi, nie znaleźlibyśmy tam żadnych wizerunków. W świątyni jerozolimskiej no, był jeden wyjątek, mianowicie te dwa cheruby na przymierzu. Ale jak zbudowano świątynię, to ich nikt nie widział, bo one były za zasłoną. Arcykapłan tam mógł wejść raz na rok i też całkowitą ciemność. Nie widział tych cherubów. No więc jak to jest? Dlaczego czcimy obrazy? Dlaczego je w ogóle wykonujemy? Czy to nie jest zdrada najważniejszego Bożego przykazania? Na to chciałbym dzisiaj w skrócie odpowiedzieć. A zaczynam od takiej mozaiki, którą możemy zobaczyć w Bazylice San Marco w Wenecji. Mozaiki, która przedstawia nam dobrze znany temat. Pozwolę sobie przeczytać odnośny fragment. Księga Rodzaju 8, 6, 11. Po 40 dniach potopu Noe, otworzywszy okno arki, które przedtem uczynił, puścił kruka. A więc jest potop. Przyszła kara Boża. Tylko Noe, jego rodzina ocalała i zwierzęta. Arka jest otoczona wodą, która jest znakiem śmierci. I oto mija 40 dni. Symboliczna data. Noe otworzył okno arki, które uczynił i wypuścił kruka. Ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wyschła woda na ziemi. A więc kruk, tu jest użyty czasownik, który został przetłumaczony na polski dobrze, wskazuje na powtarzaną czynność, wylatywał i wracał. Czemu Noe wypuszczał kruka? Bo miał nadzieję, że ten kruk doleci tam, gdzie nie sięga jego wzrok, że doleci tam, gdzie jest jakiś ląd w pomocą wierzy, czyli zbawienie, czyli ratunek, życie. Ale po pracowniczym. Nie wiemy, ile razy to trwało. 2, 5, 10. I Noe wciąż widział kruka, który wraca z niczym. Jest to wielka opowieść o wytrwałości i o powtarzaniu pewnych czynności, choćby nie przynosił owoców. Tak sobie myślę. Ale Noe nie traci nadziei i wypuszcza gołębice, aby przekonać się, czy ustąpiły wody z powierzchni ziemi. Gołębica nie znalazła już miejsca, gdzie by mogła usiąść, wróciła do arki. Bo jeszcze była woda na powierzchni ziemi, a więc sięgnął po innego ptaka. Wydawało mu się, może gołębica dotrze tam, gdzie nie dotrze kruk. Może ona da mu ten upragniony znak. No i cały czas wierzył, pomimo, że zmysły mówiły mu coś absolutnie innego. Zmysły mówiły mu, że dookoła jest woda, która wszystko pochłonęła, czyli śmierć.
ale Wojownica też wraca z niczym. Znowu opowieść o tym, jak ważna jest w życiu ludzkim nadzieja, wbrew temu, co widać. I nie zniechęcajmy się. Poczekawszy jeszcze 7 dni, ważna znowu ta liczba 7, znów wypuścił za nim Wojownicę i ta wróciła do niego pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa malinowego. Możemy sobie wyobrazić, co czuł Noe, którego wzrok przez 47 dni już przybył tylko do martwej wody. Ta gałązka malutka z zielonymi liśćmi to jest życie, to jest znak. Znak, że jest drzewo, znak, że jest ląd, znak, że jest osadnie. W tej gałązce jest wszystko. Wszystko, na co czekał, wszystko, w co wierzył, już jest w nowej gałązce. Jego wzrok tam nie dociera, ale Gołębica tam dotarła i przyniosła mu ten znak. I teraz Noe przypomnieje się, że warto było budować arkę i warto było puszczać Boga, i warto było czekać, i warto było się nie zniechęcać. Biblia jest bardzo tutaj lakoniczna i powściągliwa, nie wiemy, co się dzieje w sercu Noego. Nie czujemy, czy nie, Biblia nie opisuje jego radości. Pozwól więc Noe, że woda na ziemi opadła. Czemu zaczynam od tego obrazu? Od tej mozaiki. Ojcowie Kościoła z perspektywy tajemnicy wcielenia interpretowali tę Wojownicę. No, domyślamy się, jak nad innymi wodami pewnej rzeki ta Wojownica się ukaże i wskaże tego, który jest lądem nadziei, który sam jest ziemią obiecaną. Będą też interpretować tę Wojownicę w kluczu maryjnym. To Maryja jest tą, która przynosi znak zbawienia. Te piękne listki życia na krzyżu w naszym kościele, powtarzający ten krzyż ze świętego Jakuba, są jakąś daleką interpretacją tej metafory. Arbowite drzewo życia. A ja myślę sobie, to ta moja prywatna interpretacja, która nie rości sobie pretensji do ścisłości teologicznej, że ta Gołębica to jest także sztuka sakralna. I że ta Gołębica to jest także ikona. O czym nam mówi sztuka sakralna? O czym mówi ikona? Ikona mówi nam o istnieniu tamtego świata, do którego nie sięga nasz wzrok i nasze zmysły. Ona jest znakiem, że ten świat istnieje naprawdę. Ona jest tym, co ma budzić naszą nadzieję. Potrzebujemy jej, bo mamy ciało, bo mamy wzrok. No dobrze, ale Biblia zabrania. Więc jak to jest? Zaraz spróbujemy dojść do tej odpowiedzi. Wrócę. Właściwie tak chciałbym odpowiedzieć. Nie wprost przez wskazanie pewnego rozwoju. Przepraszam, ja tu zasłaniam chyba swoje, prawda, w tym miejscu. Mianowicie chciałbym odpowiedzieć, odwołując się do tego rozwoju sztuki sakralnej, która powstaje właściwie spontanicznie. Najstarsze przedstawienia pochodzą z końca II, może początku III wieku. Z tym okresem kościoła katakumb, kościoła, który jeszcze jest prześladowany, kojarzy nam się może przede wszystkim dobry pasterz, znany z setki tego typu figurek, łaskorzeź, malowideł w katakumbach. Obraz, który jest zaczerpnięty z Ewangelii. Chociaż ten Chrystus nie jest tym, jakiego pamiętamy z wyobrażeń naszych. Jest pięknym młodzieńcem. Ponieważ ta sztuka wchodzi w wielką tradycję antyczną i posługuje się językiem już wypracowanym. Chrześcijanie nie wymyślili dobrego pasterza. Znali go Grecy. Hermes. Pasterz. Jak to w ten sposób myślę? Wrócę jeszcze. A, to ten Hermes gdzieś się zapadził. O, właśnie jest. To jest figura z VI wieku przed Chrystusem. A więc chrześcijaństwo w
wyraża swoją prawdę językiem zapożyczonym. Badacze, którzy patrzą na sztukę powierzchownie, powiedzą, chrześcijaństwo ukradło antyczne motywy, nie wnosząc nic nowego. Ale musimy patrzeć na tę sztukę nie jako na rozwój formy, to ta forma oczywiście nie zmienia, ale na treść, którą ona niesie. Co robi Hermes? Niesie zwierzę na plecach. Po co? Żeby je zabić. Złożyć je Bogu w ofierze. A co robi Chrystus? Chrystus niesie tę owcę, bo ją uratował, aby dać jej życie. I tu jest cała różnica między chrześcijaństwem i pogaństwem. Przy całym podobieństwie języka, który mówi tak jak Ewangelia, mówi tym samym językiem, który mówili ludzie na Fredzie. Natomiast treść, którą niesie, była coś absolutnie nowym, rewolucyjnym, można powiedzieć, czego nie znała kultura antyczna katolicka. I jeszcze jedna interpretacja, którą ostatnio papież Benedykt przypomniał. Bo oczywiście każdy z nas się jakoś tutaj łatwo utożsamia, ojeży się, usieliwi tutaj jako tę zbłąkaną owcę. Tak. Ale jest jeszcze głębsza, teologiczna interpretacja. Ta owca to jest ludzka natura, stworzona przez Boga, która po grzechu pierworodnym uwikłała się w ciemię i nie była w stanie wyjść i wrócić. I dlatego odwieczny Bóg, Logos, Syn Boży, bierze na siebie ludzką naturę, jak zbłąkaną owcę. Po co? Żeby ją zanieść do domu Ojca. A więc jest to ilustracja tajemnicy wcielenia. Dotykamy wrodzenia chrześcijańskiej teologii w tym prostym, wzruszającym obrazie. Przepraszam, troszkę mi się nam kolejność przestawiła. Chcę wrócić jeszcze do Panteonu. Przepraszam, nie wprost tej odpowiedzi udzielam. Dojdziemy zaraz do niej, ale chcę tu przypomnieć ten wspaniały zabytek, chyba najwspanialszą świątynię rzymską i chyba, śmielę się twierdzić, najwspanialszą, jaką stworzyła w ogóle antyczna kultura, która szczęśliwie przetrwała do naszych czasów, to jest II wiek. A jednocześnie pomnik niesłychanej tolerancji religijnej Imperium Romanum. Każda nacja, każda religia miała tu prawo wstępu. Nie znajdziemy poza światem rzymskim takiej tolerancji i takiej koncepcji świątyni. Tu mogli wyjść Egipcjanie ze swoim Serapisem czy Izydą, tu mogli wyjść Babilończycy ze swoim Mardukiem, tu mogli wyjść Fenicjanie i wszyscy inni, Chaldejczycy. Chrześcijanie też. Tylko chrześcijanie nie chcieli i nie mogli. Ponieważ chrześcijanie wierzą, że Bóg, w którego wierzymy, nie jest jednym z wielu bogów, jak Hermes, ale jest Bogiem jedynym i w związku z tym nie może wejść do Panteonu. I tutaj dotykamy bardzo ciekawej rzeczy, że mianowicie ta najbardziej tolerancyjna kultura świata stała się skrajnie agresywna wobec religii, której nie rozumiała. Człowiek taki jest, że czego nie rozumie, to potrafi nienawidzić. Komentować tego nie trzeba, to się wciąż nieustannie powtarza. Zobaczmy jeszcze, jak ten dobry pasterz w pięknych mozaikach Rawenny, to jest V wiek, pokazuje mistrzostwo sztuki. Po grecku poimen hokalos to jest też piękny pasterz. Piękny. Dobro i piękno. Właściwie, kiedy mówi Jezus, a po grecku to jest zapisane poimen hokalos, to właśnie bardziej jest piękna, więc pewien ideał greckiego piękna dziedziczy ta sztuka. Ten pasterz jest łagodny, ten pasterz jest miłosierny. Owce prowadzi łagodnie. Przypomina nam się tyle przypowieści Jezusa o dobrym pasterzu, który zna swoje owce, który zna jego imieniu, który szuka zagubionych owiec, który za życie swoje oddaje owce. To jest Rawenna, V wiek. Ostatni chyba w dziejach sztuki dobry pasterz grecko-rzymski, helenistyczny, tej klasy, bo zaraz w tej samej Rawennie, 100 lat później, spogląda na nas już zupełnie inny Chrystus. Chrystus Pantokrator, Wszechwładca,
surowy, niepojęty. Te Jego drogi nie są naszymi drogami, można tu powiedzieć. Wokół Jego głowy aureola krzyżowa, tylko Jemu przysługująca, zasiada na tronie, bo jest Panem Panów, Królem Królów. Ta ręka układa się w taki gest błogosławieństwa, starsi jeszcze pamiętają przed Soborem, do dzisiaj w cerkwi ksiądz tam błogosławi. I nie ma przypadków, te trzy palce złączone oznaczają trzy boskie osoby. Te dwa wyciągnięte w górę oznaczają dwie natury, boską i ludzką, zjednoczoną w jednej osobie Chrystusa. I wreszcie te palce tworzą greckie litery H, nasze X i odwrócone R, nasze T, czyli inicjał Chrystus, imię Boga. Proszę zwrócić uwagę, jak w prostym geście kryje się wyznanie wiary w Bogu człowieczeństwo Chrystusa, w Trójce Przenajświętszą i w imię Chrystusa, czyli Mesjasza. Jak jeden znak niesie w sobie całą wielką teologię. Jesteśmy świadkami przekształcenia języka artystycznego. To jest VI wiek. Upadło już Imperium Romanum. Teraz prawdopodobnie jest już Imperium Bizantyjskie. To jest część Nowego Świata, który ma swoją stolicę w Nowym Rzymie, założony przez Konstantynopola w IV wieku. I to Konstantynopol będzie teraz tworzył tę sztukę, która istnieje do dzisiaj u naszych braci w Kościele Wschodnim. Te dwa obrazy Chrystusa, łagodny, dobry pasterz i surowy sędzia, który z nich jest prawdziwszy, moglibyśmy sobie zadać pytanie. Myślę, że trzeba na nie odpowiedzieć i ten, i ten. Chrystus jest z jednej strony bliższy nam, Augustyn powie, bliższy niż ja sam sobie. A z drugiej strony ten sam Chrystus jest kimś niepojętym. Prorok powie, moje drogi nie są drogami waszymi, mówi Pan. Gdybyśmy chcieli użyć języka psychologii religijnej, to by można powiedzieć mysterium fascinosum. To jest ta tajemnica, która przyciąga, to jest ten dobry pasterz. I mysterium tremendum, tajemnica, przed którą człowiek odczuwa drżenie. Majestat, wielkość. I te dwie tajemnice spotykają się w Bogu człowieku. Tyle, że zwycięży teraz ta druga. Jesteśmy w VI wieku, proszę Państwa. I oto w tym samym VI wieku na Synaju, który też należy do Imperium Bizantyjskiego, bo Imperium Bizantyjskie w tym czasie przeżywa swój największy rozkwit i ogarnia cały świat prawie śródziemnomorski, powstają najstarsze ikony. Wizerunki były już wcześniej w katakumbach. Ikony też, ale nie przetrwały. Te najstarsze znane z VI stulecia. Proszę zwrócić uwagę, spogląda na nas prawie ten sam Chrystus, co z Raweną. To jest ten sam czas. Malowany na desce kaustyczną techniką, a więc taką, gdzie spoiwem jest wosk. Ten sam gest rąk, w drugiej dłoni kodeks. Wtedy się po raz pierwszy pojawia ta księga, w której cywilizacja nasza zrobi dobry pożytek, już nie swoje, ale księga właśnie. On jest Słowem, On jest Logosem, On jest Słowem wcielonym. A wokół aureoli, tu może słabo widać, bo czas troszkę zatarł, ale jest krzyż. W tym krzyżu wpisuje się greckie litery, później tak jak będzie tam zwyczaj już do dziś. Ho-on. To jest greckie tłumaczenie imienia Boga Jahwe. Ten, który jest. Tylko Chrystus może mieć taką aureolę. To jest czas, w którym powstaje jedna z najwspanialszych sakralnych budowli świata, świątynia Hagia Sofia. Przepraszam, właśnie tutaj uciekł. Największa świątynia wschodniego chrześcijaństwa, świątynia Bożej Mądrości. Pierwotnie ozdobiona przepięknymi mozaikami, wykonanymi przez greckich mistrzów. Świątynia, która ma być obrazem Królestwa Bożego i nieba na ziemi. Ale właśnie tu się pojawia problem, który się zacznie w Bizancjum w VIII wieku. A mianowicie, pobożny cesarz, przepraszam bardzo, a
życie, jeden z cesarzy, Leon Izaurijczyk, w 721 roku, cesarz, który, pamiętajmy, w Bizancjum czuje się pomazańcem Bożym, opiekunem Kościoła, stróżem Kościoła, dochodzi do wniosku, że przecież to, co my robimy, w cerkwiach są tysiące ikon, w bogatych cerkwiach są mozaiki, są freski. Ludzie przed ikonami padają na twarz, całują je. Czasem biorą się nadużycia, biorą ikonę na przykład za rodziców chrzestnych. Znamy takie przypadki ewidentnych nadużyć, ale oprócz tego jest kult. No weźmy pierwsze przykazanie. Nie będziesz czynił żadnego obrazu tego, co na ziemi, ani tego, co nad ziemią, ani tego, co pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i czci. Czy my nie sprzeciwiamy się Bożemu pierwszemu przykazaniu? I w imię oczyszczenia chrześcijaństwa z tego, co właściwie wygląda na pogaństwo właśnie, bo Żydzi się bronili w ten sposób, tym przykazaniem bronili swojego monoteizmu, czyli wiary w jedynego Boga. Pamiętajmy, Izrael przed Chrystusem to była mała wysepka na potężnym oceanie monoteizmu, wielobóstwa. I wszędzie ci bogowie mieli swoje wyobrażenia w drewnie, w złocie, w kamieniu. A ty nie będziesz czynił tego, co czynią prorocy, co czynią Egipcjanie czy Babilończycy. Prorocy będą szydzić z kultu pogańskiego. Wasi bogowie mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą. Do nich będą podobni ci, którzy je robią. I teraz ten cesarz zastanowi się, czy my tego samego nie robimy. I nakazuje zniszczyć wizerunek Chrystusa z bramy pałacowej. W obronie wizerunku staje kilka prostych kobiet. Nie potrafią uzasadnić, dlaczego, ale wiedzą, że ta ikona powinna się bronić. Ktoś zostaje zabity, można by powiedzieć, tragiczny incydent, ale nie, ten incydent stał się przyczyną wojny, jedynej wojny w dziejach naszej planety, która nie była wojną o terytoria, ale wojną o ideę, wojną o obrazy. Ta wojna nazywa się ikonoklazm, po polsku obrazobóstwo, i trwała, proszę Państwa, nie mniej więcej tylko 120 lat. W czasie tej wojny powstała teologia dworu cesarskiego i skupionych wokół niego biskupów, ściśle oparta na pierwszym przekazaniu Bożym. A skoro tak, no to żeśmy odeszli do tego i należy zniszczyć wszystkie wizerunki w centrum. Tego proszę sobie wyobrazić, co to oznacza. W samej Świętej Sofii było parę tysięcy ikon, a cerkwi były dziesiątki tysięcy w całym imperium. I następuje niszczenie sztuki na skalę niespotykaną dotąd. To się później powtórzy w mniejszym terytorium w czasie francuskiej rewolucji, później bolszewickiej, ale czegoś takiego jeszcze nie było. Pali się ikony święte, zdrapuje się mozaiki, tynkuje się freski. W obronie ikon stają prości ludzie i mnisi. No ale jest argument poważny, teologiczny. Pierwsze przykazanie Boże. Jest argument i zarzut. Jesteście bałwochwalcami. Oddajecie cześć materii. A więc trzeba, broniąc obrazu, trzeba to uzasadnić teologicznie. I tu dochodzimy do sedna naszych rozważań i sedna, że tak powiem, naszego spotkania i pytania, które się tu dramatycznie pojawia. Jaki jest argument? No jeden jest argument tylko. I tutaj wielki teolog, święty Jan z Damaszku odpowiada, tak, w Starym Testamencie nie wolno było czcić Boga, bo Bóg był niewidzialny. Jeżeli robiliśmy z widzialnego Boga człowieka, to byśmy robili karykaturę, pomniejszaliśmy Go. Ale teraz Bóg sam się zechciał pomniejszyć, stając się człowiekiem. Święty Paweł nazwie Chrystusa eikonduzeu, czyli obraz Boga niewidzialnego, ikona. A więc skoro tak, skoro Bóg się stał człowiekiem, to mamy prawo przedstawiać Go w postaci ludzkiej. Co więcej, sztuka sakralna jest wyrazem wiary w tajemnicę wcielenia. Żydzi, którzy nie uznali Boga w Chrystusie, nie mogą tego przedstawiać. Wejdźmy do synagogi, dziś nie spotkamy nigdzie przedstawień Boga. Dalej obowiązuje ich pierwsze przykazanie. To samo zresztą Mahometanie. Proszę zobaczyć, w Islamie jest surowy zakaz przedstawień. On się opiera na Starym Testamencie. Przecież Mahomet, w którego wierzą, nie jest wedle wiary islamu
Bogiem, nie jest Allahem, jest prorokiem Allaha, tak wierzą muzułmanie. A zatem pierwsze przekazanie obowiązuje. Tylko w chrześcijaństwie, gdzie Bóg staje się człowiekiem, możliwy jest obraz. Tylko w chrześcijaństwie jest to jedyna religia monoteistyczna na świecie, która może przedstawić Boga. Boga, który stał się człowiekiem. I zostaje zwołany sobór w 787 roku do Nicei, nie tej francuskiej, tylko tej, która jest blisko Konstantynopola, dzisiaj Izmir w Turcji. Na tym soborze pojawiają się biskupi, którzy byli obrońcami prawowitej wiary. Często pozbawieni palców u rąk, z wypalonymi na czole obelżywymi znakami, które cesarz kazał wypalić. Ikonograf miał swoich męczenników. Ciekawe, że ikon obroniły kobiety. Właśnie cesarzowa Irena zwołuje ten sobór i oto biskupi ogłaszają naukę katolicką powszechną o obrazie. Fundamentem obrazu jest tajemnica wcielenia. Właściwym autorem obrazu nie jest artysta, tylko teolog, któremu artysta nadaje kształt obrazowy. No a jak odpowiedzieć na zarzut, że my czcimy materię? Tutaj trzeba się odwołać do greki, to jest bardzo subtelny język i tam są dwa słowa. Proskynezis to jest oddawanie czci, ale właśnie takim pośrednim wizerunkom, i latreja, to jest cześć oddawana tylko Bogu. Otóż sobór Nicejski II w 787 roku mówi, my nie czcimy obrazu, ale tego, kogo obraz przedstawia. Czcząc obraz, proskynezis, odwołujemy się do prototypu, do Boga latreja. Proszę zauważyć, że ten sobór, chociaż on nie jest powszechnie znany w Kościele, ale jakoś intuicyjnie wyczuwany przecież przez większość chyba wiemy. Przecież każdy z nas ma świadomość, że kiedy pielgrzymujemy do Częstochowy, czy modlimy się przed jakimś cudownym wizerunkiem w sanktuarium, nie czcimy farby, deski, płótna. Dzisiaj byśmy się mogli odwołać do wynalazku fotografii. Co to jest fotografia bliskiej osoby? Wielu z was ją ma przy sobie, może nawet w portfelu, czy gdzieś w domu, na biurku, na ścianie. No to jest kawałek papieru naświetlony. No ale jeżeli wiesz blisko osoba, to jakby to ktoś zniszczył, to by mnie zranił, prawda? Bo ja patrząc na ten kawałek papieru, o kimś myślę. Może tej osoby już dawno nie ma na świecie, a może jest daleko. Ale w ten sposób ten kawałek papieru staje się pośrednikiem spotkania. Oczywiście ja z Damaszku nie mógł użyć tej metafory, bo nie znam fotografii, ale jest w tym coś bardzo podobnego. A zatem potrzebujemy ikon. Ikona jest jego przedłużeniem tajemnicy wcielenia. Ikona jest wyznaniem wiary w to, że Bóg się stał człowiekiem, że Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Ikona nie jest dodatkiem do naszej wiary. Ikon znaczy w ogóle szeroko obraz, wszystko jedno, na desce, na płótnie, na ścianie. Ikona jest istotnym wyrazem tajemnicy wcielenia. Proszę zauważyć, jak Ewangelia poprzez tajemnicę wcielenia dowartościowuje zmysł wzroku. Stary Testament opierał się na słuchaniu. Szema Izrael. Słuchaj Izraelu. A Jezus mówi, niedawnośmy to czytali, szczęśliwe oczy wasze, że widzą. Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Można powiedzieć, że tajemnica wcielenia przywraca równowagę słuchu i wzroku. Przywraca równowagę człowiekowi. Jan Paweł II w tryptyku rzymskim, rozważając freski Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej, napisze: słowo czekało na obraz. Ale koniec na tym. Sobór się skończył i przyszedł nowy cesarz i rozpoczęła się druga faza wojny, jeszcze bardziej krwawa niż pierwsza. Teraz już zaczęto walczyć z ludźmi. Proszę Państwa, to była wojna nie tylko o obrazy, to była wojna o pewną koncepcję teologiczną. Rozpoczęła się walka z mnichami, których przymuszano do małżeństwa, których rzucano na pożarcie dzikim zwierzętom, zupełnie tak jak w czasach pierwszych chrześcijan. I to robili chrześcijanie te same. I podobno był setki męczenników. Pojawił się nowy, bardziej niesublimowany argument ikonoklastów. Nie można pokazać Chrystusa, Boga, człowieka.
Nie można pokazać boskiej natury na ikonie. My na twarzy Chrystusa możemy nam namalować tylko naturę ludzką. A więc ogołacamy Chrystusa z Jego bóstwa. I tutaj wielki teolog drugiej fazy ikonoklazmu, co tu jest teraz? Wróci, tak? Dobrze. Teodor Studyta odpowiada na ten zarzut. Natury to my w ogóle nie możemy namalować, ani boskiej, ani ludzkiej, bo natura jest pojęciem abstrakcyjnym. My możemy namalować osobę Chrystusa. A w osobie Chrystusa jest zjednoczona natura boska i natura ludzka. Dwie natury w jednej osobie. Dwie natury równe sobie, jak śpiewamy w kolędzie. Proszę zobaczyć, na jakie wyżyny teologii prowadzi ikona. To nie jest dodatek, to jest dogmat wiary, który wyrasta z tajemnicy wcielenia, z tajemnicy Boga człowieczeństwa, z tajemnicy Trójcy Świętej. Niemniej ta wojna była straszliwa i znowu zniszczono to, co się udało na krótko odnowić. I znowu kobieta, kolejna cesarzowa, przywraca ortodoksję. Nazywa się Teodora. W roku 843 zwołuje synod do bazyliki Hagia Sofia, która jest spustoszona. Wszystkie mozaiki są zerwane, ikony porąbane, spalone. Przychodzą biskupi, męczennicy z obciętymi rękami, świadkowie. I raz jeszcze zostaje potwierdzony Sobór Nicejski II z 787 roku i ikonoklazm zostaje zakończony. Jest to w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Gdyby Państwo przyszli do serii, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, to zobaczycie, że jest to właśnie wspomnienie tego dnia. Nazywa się Triumf Ortodoksji. I odczytuje się ten dekret, który wtedy był odczytany. Wtedy została uroczyście przyniesiona ikona Hodegetki. Tutaj ją widzimy, zaraz o niej powiem. Tu jest patriarch, tu jest cesarzowa, tu są mnisi, którzy niosą w rękach ikony. Wiara zostaje przywrócona. Następuje wielki rozwój ikony. To właśnie w tym czasie przyjmują z Konstantynopola chrzest Bułgarzy. Tam się chronią też Bułgarii, uczniowie Cyrylem Metodego, którym Słowianie wschodni zawdzięczają swój alfabet. Do dzisiaj ten grecki alfabet, który nazywamy cyrylicą z dopasowanymi niektórymi literami słowiańskimi, jest wyróżnikiem tych narodów, które przyjęły chrzest od Greków, czyli Bułgarów, Serbów, Macedończyków. No a 100 lat później największego kraju ówczesnej Europy, czyli księstwa kijowskiego. Jest bardzo ciekawa relacja o tym, jak książę Włodzimierz, jest rok 988, 22 lata po chrzcie Polski, on jest władcą wielkiego kraju alepogańskiego, zastanawia się, jaką religię przyjąć. I wysyła posłów. Jedni idą do Żydów, do synagogi, drudzy do Arabów, do meczetu, trzeci do katolików, do kościoła, a czwarta delegacja do Konstantynopola, do Hagia Sofia. Największe wrażenie na wysłannikach Włodzimierza zrobiła liturgia w Hagia Sofia. I ci posłowie, kiedy wracają do Kijowa, mówią mniej więcej tak. Kiedyśmy tam weszli, usłyszeliśmy śpiew, zobaczyliśmy ikony, kadzidła, zapach kadzideł. Nie wiedzieliśmy, czy jesteśmy na ziemi, czy w niebie. I nie potrafimy tego wyrazić słowami. I nie potrafimy zapomnieć piękna tego. Ale to wiemy, że tam Bóg mieszka ze swoim ludem. W tej relacji zawierają się jak w pigułce istotne cechy duchowości, z których wyrasta ikona, duchowości wschodniej. Nie potrafimy tego wyrazić. Prymat tajemnicy nad rozważaniem intelektualnym. Nie potrafimy zapomnieć piękna tego. Ogromna runa piękna jego teologicznej kategorii. Nikt na Zachodzie by nie napisał takich szalonych słów piękno z Pani świat. To mógł pomyśleć tylko ktoś, kto pochodził z kraju, gdzie był chrzest od Greków. Dostojewski. Prymat liturgii. Piękno liturgii. Uczyłem kiedyś dzieci religii. Jak byłem młodym księdzem i postanowiłem, kiedy była mowa o prawosławiu, zaprosić znajomego, który był prawosławny. I pamiętam do dzisiaj jego odpowiedź. A co ja będę szedł na religię? Nie chodzi do serca, pójdę. Katolik by tak nie odpowiedział, bo byśmy katechezę przygotowali, gdyby nas poprosili protestanci, czy prawosławni. My mamy myślenie, żeby do umysłu, a
A on powiedział, niech idą na liturgię. No i poszli. I rzeczywiście zapamiętali sobie tą liturgię, pewnie najbardziej ze wszystkich religii. Potem sobie przypomniałem takie słowa, które powiedział obrońca ikoniarz Jan Zdabaczku. Jak cię spytają o twoją świętą wiarę, to zaprowadź go do świątyni i pokaż mu święte ikony. To jest sposób myślenia wschodu. Ja nie wiem, czy my, gdybyśmy zapytani o wiarę, zaprosili do niektórych współczesnych kościołów, czy tak rzeczywiście bylibyśmy w stanie, że tak powiem, podpisać się pod tym, co tam jest. A zatem rodzaj obrazu, który nie jest dodatkiem, ale jest istotnym elementem. No i w ten sposób w Kijowie tutaj buduje się nowy Konstantynopol. Świątynia Hagia Sofia, tak jak w Konstantynopolu, tylko w międzyczasie powstaje legenda o świętej Zofii. Ona zostaje męczennicą i ma trzy córki. To jest legenda, ale piękna. A te córki mają te imiona, ja mam nadzieję, i miłość do dziś, trzy najpopularniejsze imiona w tych trzech krajach, które dziedziczą tradycję Rusi Kijowskiej, a więc Rosja, Ukraina, Białoruś. To oczywiście robili Grecy, ale już wkrótce Rusi zacznie tworzyć swoją sztukę i swoje ikony. Proszę Państwa, na tej ikonie chciałem się zatrzymać. To jest święty Łukasz. Legenda mówi, że święty Łukasz namalował pierwszą ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem na blacie stołu z Nazaretu. No jest to absolutnie niemożliwe. Po pierwsze, Łukasz był Żydem, Maryja Żydówką, oni przestrzegali pierwszego przykazania. Nigdy by Maryi nie przyszło do głowy malować portret, nie będziesz czynił żadnego obrazu. Po drugie, gdyby Łukasz miał napisać te wszystkie ikony, które przypisuje mu się, to by Ewangelii nie mógł napisać, bo jest kilka tych ikon, które się przypisuje świętemu Łukaszowi. Ikony są dużo późniejsze. Ale legenda jest piękna, bo Łukasz stworzył portret Maryi na kartach Biblii, literacki portret. To on przecież opisał zwiastowanie, Magnificat. Ale chcę zwrócić Państwa uwagę na trzy rzeczy. Pierwsza to jest aureola. Oczywiście Łukasz jest święty, ale również od tego, który pisze ikony, wymagana jest świętość, bo jest to czynność sakralna. Po drugie, anioł prowadzi rękę Łukasza jakby. Pisanie ikony nie jest twórczością dowolną. Nie chodzi o pokazanie siebie, o jakąś ekspresję siebie. Chodzi o wyrażenie prawd wiary, które przekazuje nam Kościół z tradycji. Nie mogę malować to, co mi się podoba. Muszę malować to, co przekazuje Kościół. Ikona jest adekwatnym wyrazem dogmatu. Dla nas to jest trudne do zrozumienia, bo myśmy oddzielili twórczość artystyczną od dogmatu i od wiary. Ona wydała arcydzieła, ale one często nie zawsze wyrażają poprawną teologię. Ikona jest wyrazem dogmatu. Jest odziedziczona przez tradycję. Nasze zachodnie myślenie o sztuce zaraz się może tutaj zbuntować. No jak to? Gdzie jest wolność artysty? A no właśnie wolność jest w kanonie. Tak jak mamy na przykład w muzyce partyturę Mazurka Chopina. No nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby to zmieniać. A tego samego mazurka można zagrać na tysiąc sposobów. I ten sam kanon ikony może być wyrażony na tysiąc sposobów. Ja się dosyć od lat zajmuję tymi ikonami i nigdy nie spotkałem w dawnych czasach dwóch takich samych ikon, chociażby przedstawiamy na przykład tę samą podgetkę. No i trzecia rzecz jeszcze. Proszę zobaczyć, co widzi Łukasz. Jaki jest układ ciała Maryi i Dzieciątka. Ci z Państwa, którzy dalej siedzą, to może tego nie widzą, ale on jest zupełnie inny niż ten na ikonie. Bardzo intuicyjny to jest oczywiście artysta, który to robił, nie zdawał sobie z tego sprawy, ale co to znaczy? Że w ikonie nie chodzi o pokazanie jakiegoś fragmentu naturalnego świata, jak to było naprawdę. Nie chodzi o pokazanie jakiegoś fragmentu historycznego, jak my byśmy czasem byli skłonni tutaj myśleć, ale chodzi o pokazanie istoty rzeczy. Tutaj Norwida bym zacytował, on nie o ikonie mówił, ale to pasuje. Nie chodzi o pokazanie rzeczy naturalnych, ale natury rzeczy. A jaka jest natura rzeczy? Ano taka, że Maryja rodzi Bogu człowieka, Chrystusa. Dlatego ona wskazuje na Chrystusa, a Chrystus błogosławi. No i tak przechodzimy do fotografii tej najsłynniejszej ikony, która była czczona w stolicy w Konstantynopolu. Turcy ją zniszczyli po zdobyciu Konstantynopola.
453 roku, ale ona ma mnóstwo swoich powtórzeń, tak jak nasza Matka Boska Częstochowska, no bo każda ikona, która zasłynęła cudami, będzie później powtarzana. Właściwie w Biblii nie ma, w ikonie nie ma pojęcia kopii. Tak jak na przykład dawniej, kiedy nie było druku i przepisywano Pismo Święte, to też nie mówiono, to jest przepisana kopia Pisma Świętego. Mówią się, to jest Pismo Święte. My też tak mówimy, prawda? Mamy książkę, jedną z kilkuset tysięcy nakładów, prawda? A to jest Pismo Święte. I tak samo mówimy o każdej ikonie Matki Bożej, to jest Matka Boża. To jest kodegentia. Chociaż każdy się czymś tam w szczegółach może różnić. Jeszcze jedna taka uwaga. Prawosławni bardzo przywiązują do tego uwagę, że ikony się nie maluje, tylko pisze. W języku greckim w ogóle nie ma czasownika malować. Zoografia, czyli żywe pismo. To można by troszkę porównać do przepisywania Pisma Świętego. Nie może mnich, który kopiuje Biblię, pisać tego, co dyktuje mu fantazja. On musi być wierny temu, co jest przekazane przez Kościół. I malarz, który przystępuje do pisania ikony, musi być wierny temu, co przekazuje Kościół. Nie może sobie pozwolić na fantazję. Stąd język staroruski i rosyjski, który jest w tym względzie kopią kalku greckiego, używa też słowa żywopis, żywe pismo. No my po polsku mamy pisać i malować, więc nie jesteśmy tutaj tak konsekwentni. Ja też tego słowa używam naprzemiennie. Chcę teraz pokazać jedną z chodegentki. Oto jest ta, którą maluje Łukasz. Ona była w dzielnicy Chodego. Konstantynopolu. Chodos to jest po grecku droga. To skojarzono z tym gestem Maryi w Chodegetnie. Maryja wskazuje na Chrystusa, który jest drogą. Tak to sobie zinterpretowano później. I tutaj chcę wspomnieć o jednej ikonie, jednej z Chodegetni, tych słynnych sąsetki. To jest Chełmska. Ktoś z Państwa może był w Chełmie, tam jest sanktuarium. Kiedyś było prawosławne, potem unickie, dzisiaj katolickie. Ta ikona zniknęła w czasie I wojny światowej, a tradycja o niej mówiła, że ją przywiózł do Chełma ruski książę Dania, bo to był ruski gród. No i potem przed wojną Polacy zrobili kopię. Tu się modlili przed nią i Rusini, i Ukraińcy, i Polacy, i prawosławni, i katolicy. Dzisiaj w Chełmie jest kopia tej Chodegetni. I tutaj wielka sensacja, mianowicie w roku 2000 odnalazła się oryginalna ikona, przechowywana przez ponad 70 lat w domu w rodzinie prawosławnego księdza. A pamiętajmy, że przechowywanie ikony w najgorszych latach 30. to nie szło się do więzienia. To się było rozstrzeliwane, albo szło się do ładu, bo się już nie wracało. I tutaj mówiąc o ikonach, też warto wspomnieć o tym męczeństwie ikon. Szacuje się, że około 50 milionów ikon zostało w Rosji sowieckich zniszczonych. Używano ich jako tarcz strzelniczych. Robiono z nich skrzynki do ziemniaków. Wykładano nimi zalewane wodą chodniki w kopalniach. Szacuje się, że 50 milionów ikon. Prawdopodobnie mniej więcej tyle samo, ile ludzi pozbawił komunizm życia. Za posiadanie ikony można było być rozstrzelany. To jest bardzo duża ikona na cyprysowej desce. Żeby lepiej ją ukryć, ona się rozpadła, podzielono ją na dwie deski w dwóch różnych mieszkaniach i została ujawniona. Jest w Łódzku. I kiedy ją zbadano, okazuje się, że to jest bizantyjska ikona z XII wieku. Przepiękna. Zachowało się jeszcze piękne, bardzo subtelne oblicze Maryi. Dzisiaj można ją oglądać w Łódzku. To jest chodegetnia chełmska. No, wspomnijmy naszą, to chyba najsłynniejszy obraz Polski na świecie, chodegetnię częstochowską. Takich chodegetni jest wiele. W Rosji jest czczona tychwińska, słoleńska, w Grecji iwerska i wiele, wiele innych, każda otoczona swoim kultem, swoimi tradycjami. Wspominamy już, że w ikonie wszystko ma głębokie znaczenie. Przeżywamy Adwent, więc wybrałem to ikonę Bożego Narodzenia, żeby tak może króciutko przybliżyć jej symbolikę. To jest góra, która łączy ziemię i niebo, a Chrystus rodzi się w grocie. Owinięty
owinięty w pieluszki, ale ten żłóbek bardziej przypomina sarkofag, bo ikona nie ilustruje tylko jednego momentu Bożego Narodzenia, ale całość, a więc również grób Chrystusa i Jego Zbawiciela. Bóg i osioł, i to też mamy, to jest symbol Boga i Żydów, a zarazem Starego i Nowego Testamentu. Maryja jest na czerwonym posłaniu. To jest kolor zasłony świątyni jerozolimskiej, która będzie rozdarta w chwili śmierci Chrystusa, symbol Jego śmierci. I Maryja będzie odwrócona często od Chrystusa z takim gestem wsparcia na policzku. To jest gest, który używany jest dla okazania smutku. Jest bardzo ciekawe, w tej ikonie pokazany jest nie tylko radość Bożego Narodzenia, bo to jest dużo radości, jest tam, ale też jest smutek przyszłej Kalwarii. Mamy aniołów zwiastujących pasterzom, a więc Izrael. Mamy mędrców jadących za gwiazdą, a więc poganie, pasterze, ludzie prości, Izrael, jakbyśmy powiedzieli, ludzie intelektualiści, które dzisiejszym językiem. Mamy wątpliwości Józefa, który jest odsunięty, zastanawia się nad znaczeniem tych tajemniczych wydarzeń. I mamy konkretnie ciotkę, która jeszcze jest Pan Jezus. Natomiast ta panienka przypomina na ikonach z jednej strony chrzcielnicę, a z drugiej kielich szalny. Bo to jest zapowiedź i chrztu i Eucharystii. No i mamy tutaj taką część przypominającą niebo, z której promień z gwiazdą rozszczepia się na trzy, bo to jest objawienie trójjedynego Boga. Maryja z Ducha Świętego potrzeba. A więc zauważmy, można by oczywiście jeszcze dalej rozwijać tę teologię, jak ikona jest wyrazem wiary Kościoła. Ona nie jest ilustracją jakiegoś jednego sentymentalnego momentu, ale pokazuje całość tej tajemnicy z perspektywy Paschy. Zwykle malarz, a to mnisi zwykle, znaczy pisali ikony w średniowieczu, zaczynał ikony od tej właśnie, od przewinienia pańskiego i prosił Boga o światło tabłowu, żeby jego oczy zostały oświecone, żeby mógł widzieć świat nie tak, jak mu zmysły odpowiadają, ale taki, jakim jest w istocie swojej. Świat przewiniony. I zauważmy, że na tej ikonie, to jest Góra Tabor, od Chrystusa promieniują takie koncentryczne kręgi, w które się jakby wpisują Mojżesz i Jeremiasz, natomiast apostołowie wyrażeni tymi promieniami upadają, lecą z góry na dół, oni są do góry nogami pokazani. Oni są jeszcze nieoczyszczeni przez Paschę. Tu jest ruch. Tam, gdzie jest ruch taki gwałtowny, to jest niepanowanie nad ciałem, to jest obraz człowieka grzesznego. Oni są jeszcze nieoczyszczeni. Jedynie Chrystus jest całkowicie nieruchomy, poza czasem. On jest prawdziwym Bogiem. Zauważmy też, że te kręgi mają takie kolory, które się rozjaśniają do zewnątrz. Ja to sobie tak interpretuję, że to jest jakby droga do poznania Boga, która prowadzi w kierunku ciemności. To, co, o czym mówią mistycy u nas św. Jan od Krzyża, czy już w naszych czasach Matka Teresa od Krzyża, Matka Teresa z Kalkuty, że mianowicie wchodząc w tą światłość Boga, ona jest tak wielka, że nasze oczy są nieprzyzwyczajone i wchodzimy w ciemność. Może tu jest taka intuicja, nie wiem. W każdym razie ta ikona metamorfozy, preobrażenie, to była zwykle pierwsza ikona tego, który będzie później malował. Są takie ikony, które pokazują świętych, a dookoła, w tych tak zwanych klejmach, sceny z ich życia. Tu jest ruch, tu jest dzianie się, święty się rodzi, idzie do szkół, zostaje kapłanem, to biskupem, naucza czyni cuda. To jest nasze życie, to życie zewnętrzne, to życie, w które jesteśmy tutaj uwikłani. A tu w środku to jest taka część wydrążona ikony, ona jest lekko wydrążona, jest dosłownie w innej płaszczyźnie, ona się nazywa po prostu kowczek. To jest arka inaczej. I ten święty tutaj jest już bez ruchu, on jest już jakby przeniesiony do innej rzeczywistości, on jest już przeustwiony. Nasze ziemskie życie jest jakby dosłownie marginesem, to są tak zwane klejma, który pokazuje ostatecznie rzeczywistość przeustwioną.
chrystianom. I tu dochodzimy do istotnego celu ikony, która nie pokazuje nam tego świata, ale chce nam pokazać świat tamten, jak ta gołębica z tą zieloną gałązką. Świat przebystwiony, w którym święci są już w chwale Boga. No i słynna Trójca Święta, może być słynniejsza ikona świata, która wyraża tę wielką tajemnicę odwiecznej rady Ojca i Syna i Ducha Świętego, którzy podejmują decyzję o zbawieniu świata. W tym kielichu, można powiedzieć, dzieje ludzkich losów, dzieje kosmosu. Tutaj dom Abrahama i Sary, no to ci trzej mędrcy ze Starego Testamentu, jego Trójca Święta, ale tu jest Nowa Jerozolima. Tutaj za Chrystusem drzewo, które jakby korzeniami wyrasta z ołtarza, drzewo raju, ale i drzewo krzyża, nawiążmy do tego, co mamy w naszym kościele, prawda? Ta piękna kompozycja Armonite nad głową Ducha Świętego, góra, to miejsce, gdzie się niebo spotyka z ziemią. I to, co zauważono, że linie w tej ikonie zbiegają się nie w jakimś umownym punkcie na zewnątrz, ale jakby w sercu patrzącego. Odwrotna perspektywa. To tu jest mieszkanie Trójcy Świętej, każdy z nas. Taki prawosławny ksiądz, zamęczony w władzy sowieckiej, Paweł Florencki, wybitny teolog, napisał tak paradoksalnie: jest Trójca Święta ludowa, więc jest Bóg. Zobaczmy, jak ta Trójca Święta w tym samym czasie na Zachodzie ujmowana jest od strony linearnej perspektywy, bo to renesans się zaczyna i te linie skupiają się, ale gdzieś w dali, poza nami. No i dochodzimy do ikonostasu, który jest właściwie miejscem ikony. Co to jest ikonostas? To jest ściana, która oddziela nawę, bo jesteśmy w kaplicy, to jest nawa. Wyobraźmy sobie, że tam jest ołtarz. Otóż między nawą i ołtarzem jest ściana, bo ludzkie oczy są niegodne, żeby widzieć tajemnice święte. Ale w tej ścianie są okna. A w tych oknach są ci, co kiedyś byli tutaj w nawie, bo byli ludźmi, a teraz są już tam, czyli są w niebie, bo tam, gdzie ołtarz, to jest niebo, sanktuarium. I są jakby na granicy dwóch światów. To jest miejsce właściwe ikony. Oni świadczą o tamtym świecie, ale modlą się za nami. Jak pójdziemy do cerkwi, to zobaczymy, jak diabeł czy kapłan okazają nie tylko wszystkich wiernych, ale wszystkie ikony. Bo oni się modlą z nami i za nas. A zatem ikona na pograniczu dwóch światów, między niebem i ziemią, uczestniczy w liturgii. Już nie będę tu omawiał struktury ikonostasu, bo to pewnie osobny wielki temat, dość tylko powiedzieć, że doszło te carskie wrota, przez które przechodzi Chrystus w Słowie Bożym, w Komunii Świętej. No i ta święta tajemnica nie może być na wschodzie sprawowana bez ikony. Ikona musi być już przy świętej, bo jest wyrazem wiary w tajemnicę wcielenia. No i teraz już zbliżając się do końca, chcę zauważyć, że kraj, w którym żyjemy, jest miejscem, gdzie się od wieków ten wschód z zachodem zawsze spotykały. I oczywiście przynależymy do kultury łacińskiej, ale obecność Rusi, a później ziem ludzkich na naszych terenach państwa polsko-litewskiego sprawiła, że to spotkanie wschodu i zachodu było od zawsze. Pokazuje piękny przykład takiego średniowiecznego ekumenizmu. Nowo ochrzczony katolicki władca Władysław Jagiełło zaprasza ruskich prawosławnych malarzy do budowanych przez siebie gotyckich kościołów, aby wymalowali cerkiewnymi ruskimi malowidłami katolickie kościoły. Takich kościołów było 9. Do dzisiaj zachowały się 3. To jest Święta Trójca w Lublinie, mamy jeszcze Wiślicę, mamy Sandomierz pięknie odnowione teraz w katedrze freskiej, a 4. budował Kazimierz Jagiellończyk. Zachowała się w Krakowie. I ta tradycja jakoś przetrwała, prawda? Teraz lepiej nam zrozumieć Nowosielskiego, który też prawosławny, już świętej pamięci, malował w tylu katolickich kościołach malowidów, które wyrastają duchem ze wschodu. No i wspomnijmy jeszcze ikonę, która jest w co drugim kościele. To akurat
przekonać Rzymu, ona tam góry redemptorystów. Chyba tutaj w pobliżu też jest, prawda, parafia redemptorystów, gdzie jest też ta cudowna ikona Matki Bożej nieustającej pomocy. To jest oczywiście ikona, to są kopie wszystko, ale no, oryginał jest bizantyński, XV-wieczny, kreteński. Ona się w prawosławiu nazywa Theotokos tu Pachu, Strasta Jabłomacja, czyli Matka Boża od męki. My ją nazywamy Matką Bożą nieustającej pomocy. No, ale teologia ta sama, prawda? Zauważmy, że w tej pozornie radosnej scenie jest już zapowiedź męki, choć to przecież Gabriel i Michał pokazują armachnisty, narzędzie męki tam Jezusowi. I ten sandał, który spada z pięty, ze stopy, tak jak świętemu Janowi na górze Tabor, odsłania piętę. To też nie przypadek. Przypomnijmy sobie, co mówi Bóg do szatana w Księdze Rodzaju. Kładę nieprzyjaźń między tobą a niewiasty, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, czyli ten potomek niewiasty zmiażdży głowę szatana, ale ty, szatan, zmiażdżysz mu piętę. A więc zranisz go. Zapowiedź śmierci. No i tutaj chcę wspomnieć o tym, jak niezwykłe czasy przeżywamy, właściwie zaczęły się one soborem. Paweł VI spotkał się z patriarchą Konstantynopola, Teodorasem. No i wtedy po raz pierwszy, po 1000 lat, zdjęto z siebie nawzajem te klątwy, które ich poprzednicy 1000 lat temu rzucili na siebie nawzajem. Jeszcze starsi to pamiętają, moja mama, która przed wojną chodziła na religię, no też to pamięta. Nie wolno było katolikom wchodzić do cerkwi, ani prawosławnym do kościoła. To były dwa wrogie kościoły, które się nawzajem przekonywały, że są jedyne i mają rację. Dzisiaj widzimy, że one się dopełniają, że są bratnie, chociaż jeszcze się nie pojednali. No ale to właśnie Pan Paweł VI jednego raz przypomnieli, że święty Piotr, pierwszy papież, patron kościoła zachodniego, i święty Andrzej, którygośmy świętowali wczoraj, patron Konstantynopola i kościoła wschodniego, to są rodzeni bracia. To kontynuował Jan Paweł II, spotkanie z patriarchą Bartłomiejem, no a dziś kontynuuje Benedykt z tymże samym patriarchą spotkanie. Jan Paweł II powiedział, 1000 lat byliśmy razem, przez 1000 lat byliśmy w nieprzyjaźni. Czy nie nadszedł czas, abyśmy znowu odkrywali drogi jedności? No i tutaj już kończąc, chcę wspomnieć o tym fenomenie renesansu ikony w dzisiejszym świecie. To, że jest w prawosławiu, to jest zrozumiałe. Po latach, kiedy poniszczono tyle cerkwi w krajach sowieckich, dzisiaj się to odbudowuje. Tutaj akurat wybrałem ikonę jedynego świętego mojej uczelni. Tak się składa, że jestem prawosławny kapłan, niedawno beatyfikowany przez cerkiew prawosławną, święty teolog gruziński Grzegorz Terazę, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, męczennik II wojny światowej. A to dzisiejszy patron. No i tu jest właśnie przy okazji św. Karola de Foucault fenomen ikony, która odradza się w Kościele katolickim. To nie jest jakieś sztuczne zapożyczenie. To jest sięgnięcie do czasów niepodzielonego Kościoła. To jest sięgnięcie do teologii wspólnego soboru nicejskiego II. Jest do czego wracać. Mali bracia, bo o nich tu myślę, wielu z nich dzisiaj maluje ikony. I to zjawisko jest w tej chwili obecne właściwie na ogromną skalę. Chcę wspomnieć o paru wspólnotach katolickich, w których sztuka ikony na różny sposób żyje, na przykład neokatechumenat. To jest taki wzorcowy kościół we Florencji. Parę lat temu w Warszawie było poświęcenie kaplicy seminaryjnej, który jest kopią tegoż kościoła. I takich kopii tego kościoła z tymi ikonami malowanymi przez założycieli Argumento jest już na świecie 20 kilka. No a w każdej wspólnocie są kopie ikon, które maluje, prawda, sam założyciel neokatechumenatu Kiko Argumento. No właśnie ta Matka Boża, Kikotissa, tak ona się po grecku nazywa. Kiko to skojarzy ze swoim imieniem. Chcę wspomnieć o takich siostrach potocznie zwanych betlejemitami, w Polsce są w Grabowcu. Zgromadzenie powstało we Francji, ale główny klasztor jest w Izraelu. I tutaj znowu łączy się liturgia wschodnia i zachodnia. I to nie jest jakieś sztuczne połączenie, to jest bardzo organiczne. Nieszpory jucznia oparte są na strukturze bizantyjskiej. No i bardzo dużą rolę odgrywa również kult
kult ikon. Od niedawna w Warszawie, z Warszawy mamy wspólnotę, wspólnoty jerozolimskie, w których też tutaj na tym analogionie wystawiane są ikony danego święta do uczczenia przez wiernych. I tutaj mamy z jednej strony nawiązanie do naszej średniowiecznej tradycji romańskiej czy gotyckiej, to bardzo wyraźnie widać w tym kościele, a z drugiej właśnie tej tradycji bizantyjsko-ruskiej. No, zauważmy jeszcze, że ten kult przekracza ramy katolicyzmu, że nawet paradoksalnie w środowiskach protestanckich, przecież tezę założył protestant, Bratrocze, również dzisiaj pojawia się zainteresowanie ikoną. Sam poznałem protestanckiego pastora, jeszcze kalwińskiego na dodatek, który właśnie uczy się tylko do pisania, razem z ikoną odkrywa kult Matki Bożej, a ikona prowadzi do Eucharystii. Proszę zobaczyć, jak protestanci odrzucili ikonę, odrzucili również Eucharystię. Luter częściowo odrzucił obraz, mówił, że to jest dobre dla maguszkich, więc Komunia Święta jest, ale właściwie troszkę inaczej rozumiana niż u nas. A Kalwin całkowicie odrzucił obraz, powiedział, że to jest dzieło diabła, powtórzył to, co mówili cesarze ikonoklaści i całkowicie odrzucił Eucharystię. Jest bardzo głęboki związek pomiędzy teologią ikony i Eucharystią. No i tak sobie myślę, bo sam też jestem związany z taką szkołą ikonopisania, która jest przy klasztorze dominikanów w Warszawie. Przychodzi do niej mnóstwo ludzi, różnych pokoleń, tak jak tu Państwo siedzą, te starsi, młodsi, średni pokoleniu. W tej szkole jest już ponad setka osób, również czasem nawet absolwentów Akademii Sztuk Pięknych. I sam sobie zadaję pytanie, co jest powodem tego zainteresowania. I myślę sobie, że jakieś chyba instynktowne pragnienie połączenia doświadczenia wiary i doświadczenia piękna, bo nam się te rzeczy trochę rozeszły. Doświadczenia Słowa Bożego i doświadczenia obrazu. W tym wielkim kryzysie sztuki sakralnej, jak dzisiaj przeżywamy, wydaje mi się, że ikona jest jakimś pewną odpowiedzią i jakimś być może też rozwiązaniem. Ci ludzie się rzeczywiście dużo modlą, ci ludzie poszczą, ci ludzie, no i oczywiście oprócz tego bardzo dużo ćwiczą. Przez pierwszy rok maluje się pierwszą ikonę i po roku jeszcze wielu jej nie namalowało. Jest to przeciwnikiem takich warsztatów, które takie fast food propagują dwa tygodnie ikonę, bo to jest troszeczkę na skróty droga, moim zdaniem. No i kończę tym, co zacząłem. Taką refleksją, proszę Państwa, w nawiązaniu do tego słowa z Księgi Rodzaju, że my dzisiaj też przeżywamy jakiś swoisty potop i też jesteśmy wezwani do budowania arki. Kościół zawsze rozumiał samego siebie jako arkę. I to chyba takie czasy, kiedy doświadczymy tego wszyscy bardzo wyraźnie i ta arka będzie schronieniem dla wielu donących. I żyjemy w czasach, w których jest dookoła mnóstwo czarnych kruków. I może one są potrzebne, ale troszkę szkoda czasu, żeby się nimi zajmować, skoro jest gołębica. Noe, kiedy ta gołębica przyniosła gałązkę, wypuścił ją. I ona już nie wróciła więcej. Sztuka w niebie już nie będzie potrzebna, ponieważ obraz ustąpi miejsca rzeczywistości. Sztuka jest potrzebna nam, tutaj na ziemi, bo żyjemy w ciele i potrzebujemy obrazu. I na koniec chcę się odwołać do takiego gruzińskiego filmu, może Państwo pamiętają, zwłaszcza starsi, jeszcze z czasów sowieckich, ten Miza Obuadze, Pakajanie, Pokuta. Ten film mówi o tych strasznych rzeczach, które się działy w Sowietach, oczywiście w taki sposób troszkę ezopowy, można było powiedzieć wprost. Bohater tego filmu znika, wiadomo, że został gdzieś daleko wywieziony, ludzie mówią, że oni tam ścinają las i żona jakimś takim instynktem wiedziona idzie na to miejsce, gdzie przywożą ścięte drzewa gdzieś z daleka. I na tych ściętych drzewach czasami się zdarza, że ktoś tam wyryje swoje imię. No i ona w tych tysięcy ściętych pni sosnowych szuka wśród różnych imienia tego, którego kocha. I w końcu znajduje. I tuli policzkiem tą korę i płacze.
Słowa nie pokazuje, pomalując te ścięte pnie i tą kobietę przytulaną do jednego z nich. To jest taka scena, na której warto filmy robić. I pomyślałem sobie, że to jest troszkę coś z tego, czym jest tajemnica jego. Nie wiem, czy ten mi zawładzę, akurat myślał o tym, kręcąc tę scenę. Ale myślę, że ikona o czymś takim mówi. To jest imię Boże wypisane kolorami. To jest ta gołębica, która przynosi nam gałązkę z tamtego świata.